Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Witam was z mojego aneksu kuchennego. Żona właśnie rozmraża jakiegoś dorsza. Zobaczcie, jakie ryby ja zabieram. Tylko te z Lidla. Dlatego chciałbym wam pokazać, jak zabezpieczam i jak przygotowuję starą ochotkę. Starą ochotkę haczykową i starą ochotkę jokersa. Czyli na początek chciałbym wam pokazać mój sposób na przesiewanie przede wszystkim starego jokersa, starego robaka. Może podejdźcie bliżej. To już miałem wcześniej przyszykowane, żeby nie było. Ta ochotka haczykowa, która miała już przejść, to już dawno przeszła. Zobaczcie, tu jest sam już ten martwy, że tak powiem, odpad. Jak najszybciej go wyciągam do drugiej komory i zostało. No oczywiście tu jeszcze te martwe takie będę musiał powybierać. I jak to zrobię? To zobaczycie, co się będzie działo dalej. Na razie te martwiaki jeszcze trzeba powybierać. Można to jeszcze przeciągnąć jeszcze raz przez takie sitko. To jest takie zwykłe sitko, jeszcze raz zobaczcie to sitko. Zwykłe sitko do robaków. No i co ja z tym robię? Elegancko najpierw wylewam nadmiar wody. O. Okej. Ja mam na przykład do tego celu przyszykowane takie pudełko z Talomaxa akurat. Czyli jak już mamy wszystko przyszykowane, to wystarczy po prostu odlać jeszcze ten nadmiar wody. O! O, ja robię tak, po wszystkich ściankach i cyk! Całego tego robaka, całego tego haka. O! Widzicie? To można jeszcze opłukać troszeczkę. O! Te resztki, co zostały, bo to jest, wiecie, to jest 100% fajny, żywy robak, który szkoda, żeby się zmarnował, więc wtedy o, odlewamy jeszcze troszeczkę. O. Jeden, dwa robaki się wylały, ale za to wleję następnych 30 gdzieś. O, okej. Okay. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że najlepiej to kwadratowej, przezroczystej butelce. Można wtedy monitorować stan tego haczykowego robaka i jest przezroczysty i wszystko widać. Pojemnik jest kwadratowy, ale niestety nie jest przezroczysty, więc na pewno profilaktycznie jeszcze wieczorem przeciągnę go, tego haka jeszcze raz przez sitko. A teraz jeszcze wam pokażę, co robię z jokersem. Co robię z jokersem? Mam tu przyszykowane dwie rzeczy właśnie pod ten temat. Zobaczycie zaraz. No to co? To trzeba przede wszystkim teraz wziąć jokersa, wyciągnąć z lodówki. Ja trzymam swoje robaki w lodówce, mam specjalną przegródkę od żony. Do tego celu przeznaczoną. Jokers jest no naprawdę z tamtego tygodnia, więc na pewno nie jest jakiś super elegancki, ale coś się z niego, myślę, na spokojnie uda wycisnąć. Zrobię pół gazety najpierw i potem drugie pół. W takiej kuwetce ostatnio sobie kupiłem, rozproszymy. Rozpraszaczem polecimy. Rozpraszacz Bolanda to jest décollé. Décollé. Zobaczymy, jak décollé rozproszy. Jak braknie, to oczywiście nie będę się patyczkował, tylko mąka ziemniaczana i tyle. Delikatnie, w takiej kwadratowej. I najpierw, słuchajcie, tego jokersa trzeba rozproszyć, żeby to miało ręce i nogi. Było porządnie zrobione, naprawdę. A przechowywanie tego jokersa polecił mi nasz obecny trener Waldek. I zaraz zobaczycie, jak go będę chciał przechować. Nie wiem, ile tego się sypie. Sypię to na oko. Rozpraszam obecnie pół litra jokersa. Powiem wam, przez tyle lat tych wszystkich moich zasiadek, przygotowań i wszystkiego tego wędkarskiego życia, to wiem jedno, naprawdę, przygotowanie towaru, tak jak niektórzy się śmieją, a wystarczy wszystko zmieszać w jednym kotle i będzie też dobrze. To jest tak nie do końca. Przygotowanie towaru to powinno być u każdego wędkarza na pierwszym miejscu i to nieważne, czy startujesz w zawodach, czy nie, ale po prostu dopiero teraz widzę, jak to jest ważne. I słuchajcie, i taki rozproszony jokers po prostu sukcesywnie będę mieszał z ziemią, a właściwie z gliną,
Też tu jest jedna glina Bolanda chyba wiążąca i rozpraszająca glina Marlina. Także tak właśnie w glinie najlepiej. Zresztą też się spotkałem o takiej opinii, że w glinie jest dobrze przechowywać od Marcina Skarpiowego, także to widać, że jest sposób znany. Ta druga część miała być dla Wartka. Mieliśmy startować u Michała Hołuba w zawodach parowych na Zawalnej, ale no niestety zamarzła miejscóweczka i zostały one odwołane, a raczej przeniesione po prostu na inny termin. Bliżej nam nieznany. I tyle, ale już widzę, że tu chyba braknie rozpraszacza. Trzeba będzie chyba jeszcze troszeczkę tej mąki jednak tutaj dać. Mąka też jest bardzo dobrym rozpraszaczem tak naprawdę. Tutaj chodzi o to w Jokersie, żeby on się rozdzielił, żeby on nie był w takich bryłkach, w takich kubkach, wiecie o co chodzi, no. Więc jest taki, nie wiem, klej jest dobrym rozpraszaczem. Dobrym rozpraszaczem jest tak samo taka właśnie mąka, czy typowo dedykowany rozpraszacz, tak jak ja dzisiaj zastosowałem troszeczkę rozpraszacza Bolanda. O, co prawda dobra jest ziemniaczana, ale nie wiem jaką tu moja żona ma, więc damy takiej jaką ma. Myślę mąka to mąka bez przesady. Ona ma po prostu osuszyć go wokół, zrobić taką panierkę i ten jokers ma się po prostu poodklejać jeden od drugiego, żeby potem na dnie tworzyć taki, wiecie, no dywan, no taki właśnie atrakcyjny dla rybek pokarm. Dobra, tą pół litra zostawię może w tej ziemi, a do tego dorzucę po prostu ziemi. Bo to i tak będzie dla Wartka odłożone. O. Myślę, że starczy. I jeszcze znalazłem takie kwadratowe pudełeczko. Takie o. Ja go szybko umyję. I przesypię do tego pudełeczka. Tą mieszankę dla Vivaldiego. Bo nie, w gazetę, ja chyba kiedyś nawet z nim o tym gadałem, czy z powrotem do gazety można dać. I on mi wtedy chyba powiedział, że niekoniecznie, żeby to tylko do pudełka i do lodówki. I tak zrobię. Ewentualnie przykryję po prostu gazetą, żeby to się nie wysuszało za mocno. Jeszcze go domieszam. Głównie chodzi o to, żeby ta glina, czy ziemia, czy w czym wy tutaj będziecie robić, to trzymała wilgoć, tak? To na pewno dłużej wytrzyma wtedy taki robak, niż taki samemu sobie zostawiony, żeby on tylko obsychał, nie? Więc zawsze ja tego jokersa też daję i ten. Widać, że go udusiłem chyba, bo dałem do worka, żeby on właśnie nie wysychał i chyba aż za wilgotno miał. Nie wiem, czy nie utopiłem go właśnie w tym, ale czas pokaże potem. Coś tam się rusza. Jeszcze. Okej, okay, i tak delikatnie, naprawdę, nie przyklepując, niech on będzie taki puszysty, taki ten, tak leciutko, cyk, na równo. I naprawdę, i przykryć tylko gazetą by wypadało, moim zdaniem. I tak przechowam sobie do niedzieli. Może w niedzielę będzie trening z Wartkiem. I całość ląduje do lodówki. A ten w wiaderku na balkon. Zobaczcie, coś wam pokażę. Mam takiego jokersa dla porównania. Ale jeszcze z poprzedniego wędkowania, z tego treningu na Zawalnej. To zobaczcie, to jest dwutygodniowy jokers. On jeszcze żyje. Widzicie, jak się rusza? Widzicie? No i tak by to wyglądało. Także dbajcie o towar, dbajcie o to, co wrzucacie do wody, na co łowicie, płuczcie na bieżąco, myjcie robaki, płuczcie, nie wiem, cudujcie, przyciągajcie przez sitko, po prostu im lepszy towar, im świeższy, im lepiej się rzuca po prostu w tej wodzie, wabi tą rybę, tym szybciej będziecie mieć branie. Mam nadzieję, że ten filmik się wam spodobał, że wam się przyda. Także jak się spodobał, jak się gdzieś tam przyda w przyszłości, to zostawcie suba, łapkę w górę, skomentujcie, coś będzie mi na pewno bardzo miło. Trzymajcie się, tylko czyste wędkarstwo, słuchajcie.